Witam serdecznie, piękni widzowie. No cóż, zbliża się nowy set. Dużymi krokami. Mam nadzieję, że wyrobi się ze wszystkim. Możecie się spodziewać, że niedługo, jak już tylko pojawi się ten set na serwerze testowym, no to wtedy prawdopodobnie ruszę ze streamem. Także zapraszam wszystkich serdecznie. Będę o tym oczywiście komunikował i tak dalej. A osoby z poprzedniego maratonu, które kwalifikowały się do nagród, oczywiście zachęcam, żeby się do mnie odzywały. I już niedługo dostaniecie nowe rzeczy, które tam mieliście z tego maratonu. No wiecie, co chodzi. W każdym razie dobra. Miło mi was widzieć. Dzisiaj taki pomysł na odcinek, że po prostu sprawdzimy, jaka kompozycja w tym momencie jest najsłabsza. A jeśli jest najsłabsza, to czy faktycznie nie da się nią nic wygrać? No i właśnie. Statystycznie wychodzi na to, że najsłabszą kompozycją w tej chwili dla TFT jest Teemo pod Bruzery. Powiem szczerze, że jest to lekko kontrowersyjne dla mnie. Spytasz dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że Teemo pod Bruzery tak naprawdę może zająć dobre miejsce. No i zobaczymy, czy ja się mylę, czy nie. Także jestem bardzo ciekaw. No i jazda, zobaczmy, co tu się wyrabia. Już jednego Bruzera ulepszyłem. Jeszcze mam taką informację dla was, że pojawi się na moim kanale może jutro, może pojutrze film niezwiązany z TFT. Ale jestem bardzo ciekaw, jak zareagujecie. Liczę na was, że dacie mu szansę. No bo takie filmy chciałbym robić ogólnie i jestem ciekaw, czy po prostu bylibyście zainteresowani. Także to wszystko mamy z głowy, to już wiecie. No i lecimy z tym TFT. Teemo Reroll. Czy Teemo Reroll naprawdę pod Bruzery nie jest wystarczająco dobry? Jak oni mogli mu tak powiedzieć? Zobaczmy w ogóle, jakie przedmioty tam umierają. Takie standardowe w sumie. Przerolujmy. To również. To też. I weźmy to. Okej. Okay. Możemy użyć tych rękawic, żeby sobie tutaj coś powygrywać być może. Ale ja nie mam w ogóle synergii na stole nawet. Czy ja mógłbym mieć synergię? Może? Może tak. Prędkość ataku podobno powinienem wziąć. Mogę zrobić tak. No i Zaira jako holderka przedmiotów na Teemo. Myślę, że jest ok. Dobra, nie najgorzej to wygląda. Zobaczymy, jak w praktyce. Busiu! Musisz to wytankować. No nawet sporo wytrzymał. Wygląda na to, że to jest tu jest wystarczająco dobrze, żeby wygrać. Także super ancko. Jak to mówią, cieszą matkę takie dzieci. Lecz niestety martwi trzeci. No i co? I teraz będzie lipa? Uta jest ciężko. Powiem szczerze, jak już ziewnę, to powiem szczerze, że ten chłopek tam to się nastawi tutaj na slamowanie potężne, pomimo tego, że nie ma tutaj jakiegoś augmentu, który to wymusza. Ja bardzo lubię taki playstyle, szczerze mówiąc. Bo nie, ja muszę na niego grać. Ale może mam szansę, zobaczmy. Ja w teorii mam półtorej itema tutaj. Nie no, chłopeczku, normalnie komusio. Normalnie komusio porobił. No cóż, tyle zainwestowałeś w ten swój team. I co ci to dało? Czy warto było szaleć tak? Tutaj mamy takie rzeczy. Mogę sobie zrobić upgrade'ik.
tego się mogę pozbyć. I w ten oto sposób mam też ekonomię już na pierwszym szczeblu. Także super, super. Nie wiem, dlaczego chciałem powiedzieć super. Widzowie, słuchajcie, właśnie, widzowie wspaniali. Bardzo ważny komunikat kolejny dla was. Jeśli ty, który mnie oglądasz, albo która mnie oglądasz, lubisz planszówki i lubisz wyzwania, to zgłoś się do mnie na Discordzie. Praktycznie codziennie gramy w taką karciankę. Wszystko jest za darmo, wszystko jest fajnie. Jest to najcięższa karcianka na świecie, ale niech cię to nie przerazi, bo wcale nie jest taka ciężka. Więc oferuję ci, że chętnie cię nauczę grać w tę karciankę, jeśli pograsz z nami. Już niedługo turnieje dla widzów. Zajawka kipi gęsta. Mamy bardzo dużo graczy chętnych, ale chcemy mieć więcej, także chcemy cię poznać. Zapraszamy. Przyjdź do nas, zagraj. Możesz zagrać sobie aniołami, kotami, psami, borsukami, nosorożcami. Chciałeś zagrać nosorożcami albo aniołami w grę karcianą? Ja chciałem. Także zapraszam. Wszystko jest na Discordzie. A jeśli Discorda nie możesz znaleźć, to napisz mi prywatną wiadomość na fanpage'u. To pomogę, ale ten Discord raczej jest w tym opisie, nie? W opisie powinny być linki. W sensie link do linków i tam jest Discord. Dobra. Cyk. Morello to jest raczej podstawowy item dla Timo, najważniejszy. No i co? No i czekamy. Kurczę, no. Zakasłowuje mnie. Zakasłowuje mnie niemiłosiernie dzisiaj. Dobra, no jestem gotów, żeby sprzedać tego Kobuko. Ponieważ mój Kobuko ma już drugi poziom, a mi zależy na tym, żeby wbić kolejny próg ekonomiczny. No i zobaczymy, czy to się wbije samo, czy muszę temu pomóc. Wszystko się okaże. O kurde. No, było ciężko. Najcięższy przeciwnik so far. Dotychczas. No i dobra. Port wykuwa 6 artefaktów. Okej. O, Timoszki. Najwyższy czas. Tylko teraz mam problem, bo stracę Kyle. Mogę zrobić tak. Okej. No i teraz tak, to na pewno. To sobie wrzucimy tu. Może to. A co to jest? Dobra, to. Tak i tak. I jest chyba okej. Nie wiem, ten encounter, który daje mi te itemy, to jest taki bardzo dziwny. Chłopek jakiego lustrika zrobił. Wydaje mi się, że ma DC, ale może już wrócił po DC po prostu. Czy nie? Bo chyba widziałbym jakieś przedmioty, które leżą. Dobra. Neutralna runda teraz. Czyli co? No my będziemy sobie rerolować tego Timorka. Na poziomie 6. Taki jest wstępny plan. Zobaczymy, co to przyniesie. Leżą te przedmioty, jego nie ma. Biedny chłopek. Biedny chłopecznik. Co my tu mamy? Rękawiczka. Okej. Defensywne przedmioty. Na kim my chcemy kłaść defensywne przedmioty? To jest
zagwozdka. Bariwem? Bo mam streaka, jakby chciałbym go wydłużyć. Może na drugim kobuko. Dobra, niech tak będzie. I będzie to po prostu... takie coś. Ponieważ z tego może jeszcze zrobię penetrację odporności magicznych. Garen. No, to wygląda groźnie. Mimo, już dostałem cyc. To potężniejszy. Dobra, nice. W ogóle ten moment, kiedy ignorujemy Aszkę mając Infinity Edge, kurde. Dobra, to przekręcę. To również. Dobra, weźmy sobie to. Nie jest to jakieś turbo najlepsze, ale mogę mieć fortunę dzięki temu. Mogę zrobić tak. 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 No i ona jest bruzerem, może sobie zostać. Ja mam fortunkę. Kurde, elegancko. No i też jest dobrym tankiem, nie? Dobra. Dobrze to wygląda. Teraz odrobić sobie ekonomię. No i po prostu znaleźć ima trójeczkę. Takim streakiem to powinienem iść z tym levelem do góry, nie? Ale... trzymamy się tutaj założenia. Dobra, nice. Dobra, muszę sobie chyba wziąć lek antyalergiczny. Bo już czuję, że mnie kręci w nerwie. Także wszyscy alergicy łączą się w bólu. Nie jest lekko. W każdym razie wyznam wam, widzowie, taki sekret, że chodzi mi po głowie, żeby po tym kolejnym streamie, który się wydarzy, jeśli się uda, to żeby pójść przestać mieć zatkane nogi. Pójść do specjalistów. Także być może historia jakaś się skończy niedługo, ale może nowa historia się zacznie. Takie coś. Póki co to są luźne myśli, ale nastawiam was. Mam nadzieję, że jeśli bym przestał mieć zatkany nos i mój głos by się trochę zmienił, no bo pewnie bym inaczej brzmiał, to że dalej będziecie mnie lubić. Ja mam nadzieję, że mi się wtedy będzie łatwiej nabierać tej nerwy. No i knebel dalej nie daje nam rady. To dobrze. Double the interest. Duży income. Dobra, dobra, tak może być. Tylko muszę jak najszybciej mieć 50, żeby ten interes tutaj fajnie się dublował. No i dobra, potrzebujemy łezki i pytanie, czy pójdziemy w Shojina, czy w Blue. Łezka niestety zabrana. To może tego tam catcha? Byłoby super. No i dobra. No i może po prostu... Może po prostu...
Myślę, czy zrobić gadżeta. Może zrobię. Nie chyba. No dobra, jest okej. Musi tak być. Nie no, tutaj to musimy wygrać. To nawet nie podlega wątpliwości. Tutaj jest easy. Jest jaki potężny Garen. To jest Garen Carry. Ua. No to z tym to ja raczej nie wygram. To jest raczej nie do zrobienia. Okej. Dobra, ja sobie podbiję level. Bo chcę mieć 4 bruzerów i chcę wykorzystać ten Blood Tester. Jednocześnie zwiększając swoje szanse na wygraną, na to, że utrzymam tego streaka dłużej. Oczywiście zakładając, że nie trafię na Garena, bo Garen to po prostu nie poskłada od razu. Natomiast na 7 poziomie też da się rolować tego Timorka, więc nie ma problemu. Więc niechaj będzie tak, jak jest. Pizza Pitius. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś ofensywne słowo, chociaż pewnie jest. A co tu się dzieje? To jest grubo, jest Syndrasa fajty. Jest ich 6. Na szczęście jeszcze nie 7. No i kurde, dajemy radę. Okej. 100 HP. Najgorsza kompozycja statystycznie. Obecnie. Ja nie wiem, ludzie muszą ją hardkorowo forsować, chyba że ona taki statyki ma. Czy ja też ją sforsowałem? Tak naprawdę... Jedyną gorszą statystycznie kompozycją jest Fortuna, ale Fortuna dlatego, że ludzie często po prostu nie rozbijają i przegrywają. Kurczę, chciałbym łezkę dostać jakąś. Byłoby spoko. Timo oraz Kabuki? Bukeki? Dobra, to możemy zrobić tak. Myślę, że to już jest ten moment. Jakakolwiek łezka, żeby chociaż tego Shojina zrobić, bo gramy kompletnie bez aktywatora. I tak dziwne, że jeszcze mam 100 HP. No i co? Kurde, dalej dajemy radę. Sto HP. Chłopeczku, jaka dobra kompozycja. No co tu mam powiedzieć? Może to. Po prostu ich tak ścisnąć. Ciekawe, czy to jest dobry pomysł. Beczka. Garen 3. Przerażający chłopek.
Dobra, no co ma być, to będzie. Jak go spotkam, to tracę strika, to na pewno. Spotkałem go. Żegnaj, striku. Było miło. Dobra. Ja go nie przeskaluję, tego kurde... Nie przedemeczuję go chyba. Nie przedemeczuję go? To spalił się normalnie easy. Morello jednak robi rzeczy chyba. Nie no, to jak ja tego Garena tak porobiłem, to ja chyba wygram. Pokecze. Cash out. Cash out za zero. Pokaż, co sobie jest. No, Teemo, wreszcie. Jeszcze trochę. Tamker się tutaj chce ulepszyć, a ja Tamkercha nawet nie wystawiłem jeszcze. Dobra, z tego koła muszę dorwać łezkę. Dobra, tego chłopa to ja się już nie boję. Jak z Garenem wygrałem, to się nie boję nikogo. Beczka, dawaj, wytrzymaj. A beczka się wywaliła, kurde, ej. Chłop groźniejszy niż Garen? Co jest? O nie! No zobacz! A to Lux, to jest Lux level 1, tak swoją drogą, nie? W ogóle Lux jest znowu w topce. Bardzo wysoko. Jak chcecie zobaczyć poradnik do Lux, to też zapraszam do siebie. No i liczę na tę łezkę teraz. Oby się udało. Dawać łezkę. Dawać, no i reported, chłopie. Po co takie rzeczy robisz? Co to zrobić? No nie wiem, civil ubierać? Będzie Sylasa lepiej. No Kaiza fajna, ale niestety Kaizie muszę odmówić. Tutaj też. No i tyle. Czyli ostatnia szansa to są dziobaczki. Miejmy nadzieję, że dziobaczki pomogą. Dobra, to muszę zostawić. Yasuo 3. Sydra 2. No, zmieniłeś się od naszej ostatniej wizyty. Coś się w tobie zmieniło, chłopeczka. Jezu, jakiś silny chłop. Zaczyna się weryfikacja. Tutaj moja kompozycja zaczyna odpadać. A to dlatego, że ja dalej mam Aneczkę level 1, Teemo level 2. Nie mam w ogóle aktywatora do many. To teraz muszę tak zrobić. Grubo. No i dobra. Co tu się wydarzy? A ta Lux się wydaje silniejsza, ale jakoś ten front chyba szybciej spływa. Okej, już nie mam Teemo. Już nie mam czym bić praktycznie. Coś tam się jeszcze pali na tej Lux, ale to tak drobne takie. Dobra, przestałem. Okej.
My potrzebujemy 6 bruzerów. Okej, guys. Usłyszeli. Ewidentnie usłyszeli. Ja musiałbym wbić aż 2 levele. Bo nie chciałbym zrezygnować teraz z tego, co mam. Wydaje mi się, że Kyla jest potrzebna. Ale chyba zejdę z tej Kylie na 8 poziomie na chwilę. Jakby. Jest jakaś jedna łezka, co jest? To ciężko było zdobyć. Dobra, jeden Timo. Please, bro. Come on, bro. You've got to, bro. Kurde, do 20? No nie, no reported. Co to ma być? No i teraz, kurczę, zanim ja dotrę na 8, na 9. Sala z dwójka czeka. Co tu się dzieje? Z tego mogę zrezygnować, bo mam plus jeden bruzer. Troszkę RNG, nie chcę tutaj pomóc. Garen. Dobra. Czy my możemy to zrobić? Nie mogę go kliknąć. O, jest. Jest, nie mam obrażeń. Już szybciej się jakby leczy, niż ja go biję. Dziwne, że to się wtedy udało, a teraz nie. O! Dobra, nice. Masz shieldy? No pewnie. Dobra, zróbmy tak. I zróbmy tak. Oraz tak. Mogę jeszcze zrobić o tak. Elegancko. Dobra, to mi troszkę pomogło na pewno. Czy to jest team na top 4? No nie wiem. Może nie być. Brakuje tego 9 poziomu, żeby dołożyć Kylę. A może ta fortuna mi pomoże troszkę. Jeszcze 6 HP, no jeszcze trochę. Dobra, tutaj jest ta Lux. Może to jest najwyższy czas, żeby zmienić stronę. Boże, jak ja to powoli zrobiłem. Zdążyłem? Zdążyłem, dobra. A czekaj, przecież nie mam Kylę na stole. Bo przecież Galio... A, jestem debilem. Dobra, sprzedaję to. Czyli mam tak naprawdę to, co chciałem mieć na stole. Co ja wymyślam? To jest moja kompozycja. Mam wszystko. Nie wiem, miałem jakiegoś laga mózgu, naprawdę. Ale częściej miewam laga mózgu grając w karciankę, także zapraszam, dołączajcie do nas. Na Discordzie dostaje... Każdy, kto ukończy szkolenie z karcianki, dostaje specjalną rangę. Może to was zachęci też. Dobra, to teraz trzeba wziąć... Może takie? Żeby tego tam Kencha jeszcze troszkę tutaj podpompować. Shieldy większe będą. No i elegancko. Tylko teraz Sivir nie daje pompy tutaj Timorkowi. Więc trzeba tutaj zrobić tak.
Może tak. Może w ten sposób. Wydaje mi się, że teraz jest dobrze. A tutaj jeszcze dam łuk. No i dobra. Darren Curry, teraz już mam wszystko. Jak teraz go nie wyjaśnię, to nie mam na jego siły. Może gdybym zamiast Gatleta zrobił Archangels, to wtedy by było łatwiej. Dobra, teraz się uda. Elegancko. No i co? Najsłabsza kompozycja statystycznie? A ja jestem w top 4 i jestem pierwszy. Proszę. Wezmę to. Teraz trzeba ubrać jakoś tych naszych chłopeczków. Kurczę. Dobra, może tak. I zrobię po prostu takie i takie. Myślę, że to jest w miarę rozsądne. Tutaj jestem tak zestakowany i on zmienił stronę tej Lux, niedobrze. To będzie boleć. To będzie szybszy. Mój pancerny tankecz dokończy tego dzieła. Nie, no dobra. Spaliła się to. Dobry znak. No i co, chłopeczki? Najgorsza kompozycja? O kurde, jakie rzeczy. No jeszcze jestem ciekaw tych fejtów. Bo oni potrafią... Oni też lubią długo walczyć. To ciekawe. Czy to się skończy pierwsze miejsce? To byłoby epickie. Idziemy sobie po level. Będziemy chyba dodawać Invokera. Jeszcze jeden przedmiot. To może taki. Jak to wygląda? O kurde, ale nas stakował. Dobra, jest okej. Ten chłopak ma całkiem sporo HP. To musi o czymś świadczyć. To się nie wzięło z niczego na pewno. Dawaj tam catch. O kurde. Pomyślałbyś? Top 3? Najgorsza kompozycja w tym patchu podobno? Jak ja tu zaraz dorzucę jeszcze jedną jednostkę. Galiusz się jeszcze nie ulepszył w sumie. Dobra, tutaj mamy... Lux. Niko level 3. Jak to wygląda? Arkaniści. Wygląda to troszkę przerażająco, ale... Może się uda. Może tylko tak wygląda. Damage'a im do kogo nie brakuje. Szczerze mówiąc, myślę, że ten tamkecz tutaj bardzo dużo wnosi. I dlatego nam się to udaje. Finał. Jesteśmy w finale. Dobra, wbijam level. I teraz Invoker.
Jakiś Invoker. Taki. Galio? To jest Galio. Tylko tak w tych polach ich nie trzymam teraz, ale dobra. Może wystarczy. Może ten Invoker sprawi, że będę dużo mocniejszy. Nie, to właśnie dobrze, ta luna, bo jeszcze ubrać, jak to nie jest złe. No dobra, okazuje się, że najgorszą kompozycją statystycznie i tak da się wygrać. Taka ciekawa lekcja na dziś. Mam nadzieję, że macie wspaniały dzień i zapraszam na Discorda, grajcie z nami w karty. Pozdrawiam serdecznie i wszystkiego dobrego, całuję w cii.